Kolejny ruch. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zwiększenia przychodów i wydatków w dziale 600 i 900. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1178. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Małgorzata Okarmus. Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały zawiera zmniejszenie planu przychodów o kwotę 4 miliony. Jest to wprowadzenie wolnych środków z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska. Zwiększenie planu wydatków bieżących 2 miliony na utrzymanie konserwacji zieleni, 42 859 na zadania wymienione w uzasadnieniu zadania inwestycyjne oraz 1 957 141 na zadania realizowanych wielokrotnych inicjatyw inwestycyjnych. Te wszystkie wydatki są to zobowiązania z roku 2012 realizowane przez ZIKiT. Dziękuję bardzo. Chciałem państwa poinformować, że opinia Komisji Budżetowej jest opinią pozytywną. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos dzisiaj? Pan Wojciech Wójtowicz. Nie są. Dzisiaj się rozgadzał na temat. Przedtem nie mowa. Proszę pana przewodniczącego, bardzo dużą sympatią i ja dlatego wiem, że żartując jest też również bardzo pozytywnie do mnie usposobiony, także mam nadzieję, że nie jest to żaden sarkazm. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym też, żeby panią dyrektor też, bo rozumiem, że to jest też tylko jednego czytania, tak? Nie. To przepraszam. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 statutu miasta Krakowa. Określam termin wprowadzenia autopoprawek na 19 marca 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin składania poprawek na 21 marca 2013 roku. Godzina 15. Kolejny druk.